Cześć Wam, dzień dobry. Wiecie co, dzisiaj w ogóle nie przygotowywałem się do tego porannika. Tak naprawdę powiem Wam, że nie wiedziałem, co Wam powiedzieć. Z reguły mam coś w głowie już wcześniej, któregoś tam dnia, albo dwa dni wcześniej. Wiem, co chcę powiedzieć w kolejnym poranniku. A dzisiaj mam taki natłok różnych informacji i różnych wydarzeń, które się zainicjowały, wydarzyły, że chcę tak pogadać zupełnie na luzie, jak przyjaciel z przyjaciółmi. Ja wiem, że wy jesteście gdzieś tam daleko, 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 ale czuję, jakbyście byli tutaj blisko, blisko mnie. I chciałbym tak naprawdę od serca pogadać. Obejrzałem dzisiaj filmy Georginy Orwell, która pokazuje swoje filmy na BitChat. Ona robi takie zbitki różnych filmów z całego świata o tych takich bardzo restrykcyjnych działaniach, ale ma też taką serię, nie pamiętam jak to się nazywało, ale chodzi o to, że jakby media ryją mózgi ludziom i ludzie są zapatrzeni w te media, zupełnie nie rozumiejąc tego, co się dzieje. I z jednej strony to tworzy strach. Powiem szczerze, również we mnie, bo jak to oglądasz, to nie da się od tego oderwać. Ale głównie w ludziach, którzy nie są do tego przygotowani. I wiecie co, kiedyś tego typu filmiki wysyłałem. Wysyłałem do znajomych, przyjaciół, ludzi, którzy jeszcze wtedy nie zrobili tego, czego nie powinni, ale zamierzali. Więc jakby w dobrej wierze chciałem ich ostrzec. Ale robiło się zupełnie odwrotnie, słuchajcie. Oni byli tak pełni strachu, który sączy się z telewizora, że ja im tego strachu jeszcze dołożyłem. I nieważne, że ja im pokazywałem to, jak ludzie tracą wolność, że nie chcą, a muszą coś wziąć, że tracą pracę. To było nieważne, to nie było nieistotne. Oni już byli tak przesyceni strachem z telewizji, z telewizorni, z tych dużych telewizorów na temat tego, jak ten wirus biega wszędzie między półkami sklepowymi, między fotelami, w kinie, na estradach, wiecie, nawet w sporcie, że oni już nie widzą tego, że ten wirus wcale nie biega na posiedzeniach rządowych, że tego wirusa nie ma, kiedy telewizja nagrywa relacje z tego, jak to czyści się na przykład półki sklepowe, ale to jest tylko czyszczenie medialne, to jest tylko poruszenie szmateczką, dlatego żeby zrobić jedno ujęcie i tyle. Ci ludzie tego nie dostrzegają, oni tego strachu mają dość, a ja im jeszcze dołożyłem. Więc tak sobie myślę, nie będę im dokładał. Oni muszą zostać z tym sami. Tak jak ja byłem sam 2 lata temu, 1,5 roku temu i musiałem przejść przez ten proces. I wiecie co? Wiem dzisiaj, że wtedy żaden argument nikogo z was tutaj, ani Andiego, ani Agnieszki, wtedy by mi nie pomógł. Nie przekonałby mnie. Ja musiałem sam do tego dojść. Poszukać. Owszem, wielu ludzi nie będzie szukać. Nie będzie do tego dochodziło. Ale tym bardziej siłą ich nie przekonasz. I to taka jedna moja refleksja, kiedy tak siedzę dzisiaj tutaj przed wami i chcę po prostu tak sobie pogadać, to z drugiej strony znów dzisiaj założyłem tą koszulkę. Don't give up. Nie poddawaj się. Stąd też nasza taka, myślę, że to będzie seria audycji wspólna. Nagraliśmy już drugą taką z telewizją NTV Janusza Zagórskiego. Pomysł tak naprawdę był Bogusia Chrostowskiego, który no gdzieś mu się tam ten pomysł urodził w głowie i zaproponował to i nam, i Januszowi, i obydwie strony przystały na to, tak, to będzie fajne. My musimy pokazać jedność.
i zrobiliśmy taki most, telemost, aby pokazać, że wolność nie ma granic. Dobrze by było, gdyby do takich działań dołączyły inne telewizje, które są wolnościowe, one mówią o sobie, że są wolnościowe. Owszem, gdzieś tam z tyłu pali się lampka i myślimy o tym, czy oni znajdą jakiś sposób na to, ażeby nas pozbawić tego połączenia. Myślę, że to będzie trudne dla nich. Jeśli będzie nas więcej, to nawet jeśli jeden gracz wypadnie z tej gry, to ten telemost potrafi się utrzymać. Więc myślę, że jak najszybciej powinniście, nie, złe słowo, nie powinniście, moglibyście, i teraz mówię do tych innych wolnościowych telewizji, moglibyście przyłączyć się do nas, ażeby ten most wzmocnić w swojej budowie. To jedna taka bardzo, bardzo mocny argument na to, że jest nadzieja na obudzenie się tego świata, budujemy coś nowego. Ale takich sygnałów jest bardzo dużo dzisiaj i powiem wam, że jak powiedział chyba dzisiaj Artur Pawłowski, nasz pastor, że kiedy oni zaczynają popełniać błędy, a jest ich coraz więcej, to będą się pojawiały coraz bardziej, najpierw trudne dla nas do zaakceptowania, a potem komiczne sytuacje. Ktoś nawet powiedział, że jeśli będzie komunikat w telewizji, że słuchaj, uciekaj do domu, bo drzewa nas gonią, no to znak, że oni już zupełnie zwariowali. Ale takich sytuacji, że oni zwariowali, takich symptomów mamy już sporo. Będą też, tak myślę, bardzo mocne oznaki tego, że to przebudzenie i ta nadzieja i ta wiara oraz również ustępowanie tego cynicznego tworzenia strachu, tej wielkiej niewiadomej przed ludźmi ustępuje. To już widzimy i jeśli nawet oglądasz filmiki, tak naprawdę dzisiaj te filmiki, które oglądałem, to wiecie co, one były sprzed no co najmniej kilku tygodni, a niektóre z nich były sprzed 2-3 miesięcy, więc oglądałem i ten strach gdzieś tam był, ale miałem tę świadomość, że te filmy ja już widziałem. Co nie znaczy, że ja czekam na jakieś nowości i będę się nimi ekscytował, bo oni tak szybko nie odstąpią od swoich działań. Czemu? Wiesz co? Oni są przerażeni. Ja już to mówiłem. Oni się bardzo, bardzo, bardzo boją tego, że stracą władzę nad nami. Cel tego całego zamieszania na świecie, jeden z celów, ale myślę, że nadrzędny jest taki, ażeby mieć władzę absolutną. Wiesz, pieniądze oni mogą mieć, mogą je wydrukować i co z tego, tak? To już niczego dla nich nie załatwia. Oni je mogą mieć od tak, na skinienie ręki. Ale władzy nad nami nie da się od tak sprawić. Mogą wysyłać tabuny policji, ale niezłomnych nie da się złamać. A co więcej, policja to też ludzie i policjanci będą wątpić. Trzeba wysłać na tych ludzi naprawdę zbirów bez empatii i bez sumienia, ale tych znów nie jest aż tak wielu, słuchajcie, a nas jest mnóstwo. Chciałbym też pogadać do was, dlatego że kiedy w jednym z poranników powiedziałem, że są grupy ludzi, które próbują podpalić świat za wszelką cenę, to miałem na myśli dwie grupy ludzi. Pierwsza to ta big pharma, big przemysł, wiecie, ten big świat finansowy i tak dalej. Ci, którzy robią tą sytuację, oni podpalają nam w tej chwili świat. I oni twierdzą, oni to piszą, że jeśli wszystko podpalimy, to wtedy zbudujemy dla siebie świat,
z tymi, którzy jeszcze tam pozostaną przy życiu i będziemy go budować na nowo, ale po swojemu. Okej, ale powiem tak, figa. Ale jest też druga grupa ludzi i wiecie tak, tu mam mieszane uczucia, bo oni są bardzo oburzeni. Bardzo oburzeni. I liczę na to, że oni robią to w dobrej wierze, chociaż coraz częściej mam mieszane uczucia, czy część z nich nie jest czasem po drugiej stronie, a udaje, że jest po naszej. Ale zakładam, że duża część z nich jest, robi to w dobrej wierze i też próbują podpalić świat. Kiedy próbują zorganizować ludzi i wysłać ich na barykady, na protesty, podpalić opony, pójść na Sejm, pójść na miasto. Słuchajcie, to jest niebezpieczne i tu nie w tym sensie mówię to, że ja się tego boję. Ja mam broń u siebie, ale będę ostatnim człowiekiem tutaj w Teksasie, który rozpocznie to działanie. Ja mam broń po to, jak sama nazwa wskazuje, żeby się bronić. Ale nie użyję tej broni po to, ażeby atakować. To jest drobna, ale zasadnicza różnica. Dlaczego? Słuchajcie, weźcie pod uwagę fakt, i tutaj zwrócę się do tych ludzi wszystkich, którzy są bardzo uduchowieni, czują duchowość, wiedzą, jakie nadchodzą zmiany i wiedzą o tym, że my dziś zaczynamy się kąpać w energiach ery wodnika. W energiach ery wodnika przemoc ustępuje budowaniu. I to jest ta zasadnicza różnica i to jest ten nasz egzamin, w którym my powinniśmy się sprawdzić. A więc my musimy wykrzesać z siebie tyle inteligentnych rozwiązań, ażeby te rozwiązania załatwiły całą sprawę bez rozlewu krwi. Rozlaliśmy krwi w naszej historii, również za mojego życia, już tak wiele, że nie potrzeba tego powtarzać. Pamiętajcie, że każda rewolucja zjadała swoje dzieci. Każda. Nie było takiej, która obeszłaby się bez krwawych ofiar. I ja tych ofiar nie chcę. I jeszcze raz, to nie dlatego, że się boję, bo kiedy przyjdą tu, żeby mnie zaatakować, ja będę się bronił. Ale ja nie będę ich atakował. My musimy to załatwić w sposób pokojowy. Takie działania, jakie są podejmowane i tutaj w Stanach Zjednoczonych i w wielu, wielu krajach na świecie, ale bardzo mocno widzę to w Polsce, takie, które zaczynają się od budowy wielu takich struktur oddolnych, to są najlepsze działania, jakie można podjąć w tej sytuacji, żeby ominąć ten świat, który oni próbują dla nas zbudować i zbudować alternatywny. I tu nie zgodzę się z moimi rozmówcami. Nie robiłem tego na wizji, ale powiem tak, nie czuję, żebyśmy byli przeintelektualizowani. Przed nami jest bardzo wielki wysiłek intelektualny, bo my musimy wymyślić cały system gospodarczy na nowo, system finansowy na nowo, system zaopatrzeniowy na nowo, system rolnictwa na nowo, system zdrowia, a nie leczenia, nie medycyny, zupełnie na nowo. System edukacji zupełnie musimy wymyślić na nowo. Więc teraz potrzeba nam ludzi, intelektualistów, którzy mają świeży umysł i potrafią to zrobić. I powiem tak, zapraszam dziś tu wszystkich, jeśli ktoś z tych ludzi mnie ogląda, ktoś z tych ludzi jest poruszony i ktoś z tych ludzi czuje, że potrafi to zrobić, zapraszam serdecznie. Słuchaj, jeśli masz taką ochotę, napisz do mnie e-mail,
napisz do Andy'ego, napisz do Agnieszki, to zależy, z kim lepiej rezonujesz, i przyjdź do nas, a my damy Ci swój czas antenowy i pokażemy, aby zainspirować tych ludzi, którzy mają już dosyć tej covidowej narracji i chcą budować swój świat na nowo, po to, ażeby nasze dzieci mogły żyć w lepszej i wolnej przyszłości. Wiem, zabrzmiało to może teraz jak przemówienie, ale wiesz, mówię Ci to z całego serca, zupełnie bez żadnego przygotowania. Chciałbym jeszcze dodać, że jest takich działań prowolnościowych bardzo wiele, one są bardzo cenne i warto byłoby, aby te działania, już nie tylko telewizja, ale te działania też połączyć. Wiesz, jeśli udało Ci się zrealizować jakiś drobny pomysł, na przykład w systemie edukacji, i stworzyłeś mini szkołę, albo przedszkole, które działa na nowych zasadach, pobudzając w dzieciach to, co w nich najlepsze, jak budując ich talenty, wydobywając je na światło dzienne, a nie wtłaczając tylko wiedzę do głowy, bo wiedza jest w tej Twojej szkole tylko narzędziem, to przyjdź do nas, my to nagłośnimy, pokażemy innym, że tak można. Ale to nie musi być tylko edukacja, to mogą być wszelkie dziedziny naszego życia, w których zrobiłeś to tak, że wyłamało się to z systemu i działa. I działa z korzyścią dla tych, dla których to miało działać. Więc przyjdź, napisz, zrobimy to razem. Moi kochani, dziś wieczorem polskiego czasu o godzinie 22 spotykam się z takim małym zespołem ludzi, którzy zadeklarowali się, że będą nam pomagali przy portalu, ale nie tylko przy portalu, również przy naszych kanałach. Bardzo się cieszę na to spotkanie. Muszę powiedzieć, że będzie sporo pracy, aczkolwiek teraz, w tej chwili jeszcze tego nie widać i wiem, że część z tych osób trochę się niecierpliwi, no bo daliśmy wezwanie do internetu, no i z naszej strony nie ma odzewu, ale już mówię, w czym rzecz. Otóż nasz portal w zasadzie mógłby być gotowy, moglibyśmy go uruchomić już. Jest gotowe 95% rzeczy, które tam powinny się znaleźć. Są wrzucone artykuły, jest już sporo filmów, jest część społecznościowa, są fora, jest nawet tablica ogłoszeniowa, że będzie można tam wymieniać się ogłoszeniami. Wiele rzeczy zostało skonstruowanych, ale słuchajcie, no niespodzianka technologiczna. Serwery, na których to mamy postawione, są zbyt wolne. I trochę to moja wina, dlatego że ja uparłem się, ażeby to zrobić na polskich serwerach. My robimy to na serwerach kylos.pl, ukłony dla tych ludzi z Łodzi. Ale chłopcy, no niestety, wasze serwery są zbyt wolne i czeka nas przeniesienie tego wszystkiego. Mam nadzieję, że to się uda zrobić dość szybko. Rozważamy dwie opcje. Albo na dużo szybsze serwery, które mają szybkie dyski SSD. Zapomniałem, jak one się nazywają. To nie są normalne dyski z SSD, tylko takie jeszcze szybsze, o dużej pojemności. Lub też przeniesiemy się do chmury. To są dwa rozwiązania różne. Chmura jest ekstra szybka, więc tam powinno to śmigać bez niczego. Te rozwiązania mają zalety i wady. Otóż dyski SSD są ciut wolniejsze niż działanie w chmurze. Tam strona powinna śmigać bez żadnych opóźnień. Ale kwestie cenowe. Różnice są takie, że za serwer, ten szybki na dyskach SSD, no zapłacisz więcej niż na dyskach HD, ale to jest jedna ustalona kwota i wtedy umawiasz się z tym, który ci daje ten serwis,
że kwota za taką przestrzeń i za taki transfer jest taka i taka, no i korzystasz z tego. Jeśli byś wypełnił już ten twardy dysk, to podwyższasz sobie ten limit, kupujesz większą pojemność. To samo z transferem. Natomiast chmura działa w taki sposób, że jeśli masz mały ruch i małą ilość danych, które tam przekazujesz do chmury, to płacisz grosze. Ale my się spodziewamy, że ruch będzie duży, bo i będzie duża ilość danych również, bo to będą również wideo, sporo zdjęć i to będą również klipy czy wideo, które wy będziecie mogli tam przesyłać, a więc nie jest to taka przewidywalna ilość i ta cena rośnie wtedy wraz z tym transferem i wraz z ilością gigabajtów, które się pojawiają. To są dwie zmienne. Więc może być tak, że w pierwszym miesiącu okaże się, że nie jesteśmy w stanie zapłacić tej, utrzymać tej chmury, no bo kwoty mogą być rzędu tam, kilka tysięcy złotych, gdyby to liczyć na dolary, no to trochę mniej, miesięcznie. No i w tej chwili przed nami wybór. Prawdopodobnie wybór będzie taki, że będziemy szukać dostawcy, który ma i jedno, i drugie, więc na początku będziemy na jego serwerach i jeśli zobaczymy, że ten rozwój jest taki płynny i spokojny, to stopniowo będziemy przychodzili do chmury. To tyle. To są może niezbyt interesujące dla wszystkich kwestie, ale chciałem wam to wyjaśnić, dlaczego jest ta zwłoka. No, myślę, że potrzeba nam jeszcze około miesiąca czasu. Spotkanie dzisiaj o 22 czasu polskiego z tą naszą ekipą niewielką będzie takie, żeby pokazać im, co jest zrobione i poprosić ich o pewne działania, które mogą już wykonać. A teraz chciałem wam pokazać na zakończenie filmik króciuteńki, jaki dostałem ze zlotu grupy WhatsAppowej. No muszę przeczytać podpis. Zygi, twoje aniołki na zlocie dwudniowym. W jakimś pięknym pomieszczeniu. To jest chyba jakieś schronisko albo hotel. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, gdzie to jest, w jakiej okolicy, bo mi nie napisały. Na pewno w Polsce. Jest do tego zdjęcie rodzinne. No i jeszcze jakaś karteczka, którą muszę sobie przeczytać. Ale za chwilę wam ten filmik puszczę i wiecie co? Bardzo, bardzo gorąco. Ja wiem, że to jest spóźnione, bo to leci rano w poniedziałek, ale bardzo gorąco was pozdrawiam. Pamiętajcie, kocham was. Jak widzę wasze buzie, to serce rośnie, bo słuchajcie, od takich małych grup wszystko się zaczyna. Bardzo, bardzo was wspieram i bardzo, bardzo wam dziękuję. Kocham was. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Don't give up.